Cześć, siemanko, witajcie. W dzisiejszym odcinku robimy sobie sianokosy na mapie M-Creek. Seria M-Creek, odcinek 3... Nie no, 60, nie, ale... Jest to odcinek numer kolejny. 18 albo 17. Nie pamiętam, który z tych. Oczywiście plandeki ładnie powiewają. Pierwszy sezon dla krów. Siano. Oczywiście łąka na polu numer 52. Ale o tym już mówiłem w poprzednim odcinku, jak chciałem, że tutaj będzie łąka. Jak kupowałem nowe sprzęty, było mówione, że tutaj będzie łąka. Specjalnie pod to, te pole było kupione. Co jest? A, czekaj. Muszę Alt 0 kliknąć. Bo coś za szybko jechałem. No właśnie, 22 na godzinę, a nie kurczę 50 jak jechałem. Bo ja sobie save'a ogarniałem dopiero przed odcinkiem na szybciutko. Czyli dokończyłem to siać, wszystko złapnąłem. I powiem wam tak, zajęło mi to 85 minut. Jeszcze tam chyba... A nie, bo wtedy nie grałem, dobra. Czyli zajęło mi to 1,5 godziny ogarnięcie save'a. Koszę jak najwięcej tutaj, jak się da. Pewnie jakbym tę drzewkę tutaj wyciął, bo mi też troszeczkę więcej skosić. Dobra, tu do prostego zrobię. Już nie będę tak żydował na ten teren. Tę drogę mogę otworzyć, ale nie będę. Oczywiście najwięcej trawy to będzie wiadomo, że z mojej łąki. A, bo tu mój teren już chyba nie jest. A ja tutaj łapczę je pod samą drogę. Najwięcej oczywiście trawy będzie z pola, wiadomo. To było nie wapnowane, ale było nawiezione co dwa razy. I tutaj to wiadomo, że poza polem nie da się nawozić chyba. Co? Średnio? Po tego ogniska to będzie najgorzej. Właśnie, jeszcze prasy nie wypożyczyłem, ale będziemy walczyć z okrągłymi. Nie, postaram się. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale ja tego już na odcinku nie zdążę pozbierać. Bo nie mam tyle czasu. 17:40. Czy dzisiaj uda mi się jeszcze na odcinek nagrać? Fajnie, jakby choćby Lerner się jeszcze udało nagrać. To byś miał do niedzieli z 22 słoku. A jak nie, to jutro sobie nagram. Czy tam choćby Lerner to mi się nie spieszy. To mogę na jutro sobie nagrać. Wtedy już będę miał elegancki, bo sobie nagram jutro. Czyli w czwartek. Do niedzieli, a na sobotę wiadomo. Na sobotę leci Facebook. Facebook pewnie w piątek sobie ogarnę. Tak coś czuję, że pewnie w piątek ogarnę, bo zacznę go nagrywać. Tutaj objedziemy sobie to. I lecimy, bo tu już dużo do koszenia nie zostało. Ten środeczek. Więc raz, dwa. Trzy kółka są zrobione, więc teraz już powinno pójść. Oczywiście do każdej roboty inny ciągnik jest przygotowany. Jak było widać na początku. Do pracy jest duży McCormick.
Na duży, no bo będę mówił, że ten jest mały, a tamten duży, no tak, no bo wiadomo, tamten jest X8, a ten jest X7, tak? W sensie model. Tamten ma 310 koni, a ten ma 200, chyba 60, czy coś takiego. A szczerze mówiąc, nawet nie wiem, ile on ma dokładnie koni. Więc lecimy, lecimy. Do przyczęsarki jest Masej. Miniaturka już zrobiona. Dobra, zaraz jako tu na prosto wyjadę, to nawołam sobie Maseja tutaj. Przejedź. Dobra, tam może być. Po prostu, jakby wam to powiedzieć. Przywołałem sobie Maseja po to, żeby szybciej odcinek zleciał. Żeby nie musiał tymi sprzętami ze sklepu ciągle jeździć. Właśnie podoba mi się to w tych pracownikach, że mogę sobie go przywołać i on sobie elegancko przyjedzie. Właśnie nie wiem, czy on z tego sklepu wyjechał już. Niebo się zablokował. Aj, co to jest za cymbał? O dobra, w sumie tu wiecie co, zrobię taki myk, że pluszczę sobie pracownika na kosiarkę. A, bo on się o to zablokował, debil. Puściłem sobie na pracownika już kosiarkę, no bo tam już ładnie obcięte jest wszystko w koło, więc on sobie tam skończy na spokojnie. A ja lecę Masajem przewracać. Jandira nie przywołuję na razie, no bo nie mam po co. O, zgrawiarka jest taka wielka, ale to ja mam. Czekaj. Prasę, jaką prasę chcę ogarnąć? Kuna sobie ogarnę. Dobra, jest tablicy wyrąbane, co? Wypożyć. Trzy tysiące za wynajem maszyn. Te tekstury trzepania siana to jest coś pięknego. Zrobimy sobie raz w koło. Myślę, że raz w koło to będzie odpowiednia liczba. Pakuję walizę. Basia, Asie i Elizy. Dobra, elegancko to idzie. Trzy pokosy na raz będę brał, to. To 9 metrów, to raz dwa powinno pójść. No i dobra. No tam już dużo nie zostało do przejazdu. Tam chyba dwa albo trzy przejazdy zostało tym kosiarkiem, więc. Tylko, że zgrabiarka jest mniejsza. Więc ja nie będę mógł zrobić tutaj. A nie, dobra, dobra, jednak złapię tutaj na raz to. Chyba. Fajna łąka jak na początek, powiem wam. Fajna, że nawet trochę duża jak na początek ta łąka. Ale wiadomo, siano trzeba, siano musi być. Z kiszonką nie będę robił nic na razie. Na kiszonkę chyba sobie kukurydzę zasieję. Jeszcze nie wiem jakie pole, ale jakieś fajne pole sobie nawiasem zasieję kukurydzę. I od tamtego roku będziemy walczyć już. Już od wiosny będziemy sobie walczyć z krowami. Czy walczyć, no działać z krowami. Z hodowlą krów. Będziemy sobie już działać z hodowlą krów.
Nie, więc jak już będą krowy, to też już będzie ciekawiej, bo wiadomo. Będzie i rozrzucanie obornika. Jest już kolejna robota. Będzie rozrzucanie obornika i będzie i gnojowica pewnie. Jakieś akcja kiszonka, to też już będzie troszeczkę ciekawiej. A w przyszłości myślę, że tutaj tą dużą oborę wielką sobie postawię tutaj, na tym polu. Tą za 700 tysięcy z... Nie z paszy, jak to się nazywa? No, z tą maszyną do karmienia, o. No i dobra, robota z kosiarkami zrobiona. Więc możemy lecieć do kolejnej roboty. To teraz warto poskładać. I tego przejedź. Puścić tu. Właśnie nie rozbijesz po drodze. Dobra, to złapię. Tu jadę prosto według GPS-a. Mamy 8 minut odcinka. Zaczynałem o 17:40, to pamiętam. Czyli mamy 8 minut odcinka, już jestem praktycznie w połowie prac, którą chcę wykonać w tym odcinku. Myślę, że jeszcze 7 minut będę przewracał, bo tutaj parę przejazdów jeszcze zostało. Dobra, i lecimy z tym przejazdem kolejnym. I potem John Deere to będziemy zgrabiać. Pakuję wam. Kurde, no nie mogę sobie, no to nie. No i tak wlazła, że... Dobra, i wtedy jeszcze przejadę tam po skosie w dół i od razu tamten... Tamtą od... O, od... Tam. Dobra, czekaj. Tamtą od nogi od razu sobie przewrócę. Będzie już przewrócona do końca. A to na środku to jakoś pójdzie. Na środku to już nawet bym mógł pracownik wtedy przewracać na końcu. Fajnie idzie przewracanie. Przewracanie zrobię całe. Nie będę zezwalał tego pracownikowi. No bo fajnie się przewraca. Ja lubię przewracać siano. To fajna robota i ogólnie w tym farmingu są fajne tekstury, więc... Więc to przewracanie siana jeszcze fajniejsze jest. Niż to było... Przykładowo w 19. Bo w 19 aż tak fajnie się nie przewracało tego siana. No wiadomo, tam były inne tekstury i w ogóle jakoś inaczej było. Ale ogólnie 19 też miała klimat, ale 22 jest fajna. Podoba mi się. Fajnie w ogóle są te liczniki zrobione. Mi się podoba to, że to jest na niebiesko, a ja lubię niebieski. No bo jednak powiem wam, jakoś tak, jak się wchodzi do tej dziewiętnastki, to takie białe wszystko. Białe te liczniki, te wskaźniki wszystkie. I na przykład pod Escape'em wszystko jest po lewej stronie. Ja jestem przyzwyczajony już do tego, że wszystko po lewej stronie. I oczy już od razu lecą na lewą stronę, a w 19 jest ten cały pasek HUD u góry, nie? Czyli do wybierania tam cen upraw, kontrakty, to wszystko jest u góry. Ten pasek z lewej jest tutaj u góry. O to chodzi. Tam nie ma pracowników, takich jak na przykład, takich jak tutaj są, że mogę sobie wysłać kolegę i on sobie przyjedzie.
Właśnie teraz to zrobiłem, John Deere'a sobie przywołałem. Mam tu jeszcze dwa przejazdy, więc... Dobra, John Deere przejechał, nie zablokował się o nic. Bo stał troszeczkę w lepszej pozycji. Niż masę, ale... Wiadomo, ja to na gospę wszystko prowadzę, te maszyny. No ja akurat to zdążę przewrócić i John Deere powinien dojechać. Ale z tego co widzę, że John Deere już dojechał. Znaczy no, jest tutaj za tym domkiem. O, widać nawet John Deere grzeje. Szłanie sobie dojechał. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Niech tam stoi na razie. Ja robię ostatni przejazd i wypuszczam Maseja na gospodarstwo. Na gospodarstwo. I on sobie tam będzie stał. Myślę, że standardowo sobie zaczniemy od dwóch krów, tak jak to zawsze bywa u mnie. Ja lubię od dwóch krów zaczynać. Nie wiem dlaczego, ale tak się nauczyłem farmingu. Znaczy nauczyłem. No jakoś tak wolę na początek zawsze sobie narobić tych składników. Chociaż wiem, że to jest może trochę głupie zagranie. Ale ja lubię zawsze sobie zawsze lubię sobie zacząć od dwóch krów i wtedy na początku narobić sobie składników i wtedy mieć przez na przykład powiedzmy 10 lat. Dobra, mi chcesz tu, to chociaż tutaj przejść na pole. Już nie będę się go tam czepiał, że on nie chce dojechać, bo nieraz. Nieraz on nie chce jechać. Rozkładasz się ty? Ty teraz się rozkładasz. Oczywiście wykryj szerokość, raz, dwa. 8, prawie 9 metrów sklepiarka, więc robota też powinna pójść. Oczywiście zapomniałem kamieni pozbierać. Ale to tam już nieważne. Niech już leżą te kamienie po prostu. Bo tutaj łąki więcej. Wiadomo, że więcej łąki tutaj nie będzie. Albo wiecie co? Wynajmę sobie przyczepę samozbierającą. No właśnie, może to jest plan. Wynajmę sobie przyczepę samozbierającą. I ten. Na jesień, czyli tam listopad, bo chyba będzie się dało jeszcze w listopadzie skosić łąkę. No jak nie to październik. I zrobić sobie tyle, ile da po prostu tej trawy na kiszonkę sobie. Na pryzmę to wrzucić. Bo łyżkę do tura mam, na gospodarstwie stoi. Bo dzisiaj ją widziałem. Więc myślę, że nawet na razie z tą kukurydzą bym się wstrzymał. To będzie tak trochę nieładnie na tej drodze nawracam, ale oszczędzam po prostu czas. Mój i wasz. Bo już jest 15 minut odcinka. Tak? 15? 18. A, bo ja 37 zacząłem nagrywać, a nie 40. Dobra, bo 40 to już na łące kosiłem. Pierwsze kółko miałem, wiadomo. Dlatego jest 19 minut odcinka. A się zastanawiałem, skąd jest 19 minut odcinka? Jak jest 17:55 dopiero. Ale dobra, już wiem dlaczego. Nie no, musiałem po prostu wziąć do tego Samasza John Deere'a, no bo nic innego mi tu nie pasowało. A wiedziałem, że John Deere'a mam na gospodarce, który ma 9,5 godziny. McCory miał chyba 7. McCory miał chyba 7. Zresztą to nie jest ważne w tym momencie.
Przynajmniej godziny się farmingu wbijają, to jest najważniejsze. A ja muszę sobie tego save'a z Elegrada przywrócić, no bo miałem takiego laga mocnego. Bardzo mocnego bym mógł powiedzieć laga. Było zapisywanie i gra stanęła w miejscu. Przez minutę nic się nie działo. I zrobiłem Alt 4 i no, i save'a mi usunęło. Ale spokojnie, backupa, mam save'a. Backupa save'a mam, więc po odcinku ewentualnie stracę tam chyba tylko wałowanie pola numer 4. Tak mi się wydaje, że chyba tylko to zwałowanie stracę. A tak nic poza tym. I ewentualnie stracę. A, jak wałowanie, no to na pewno jeszcze się w pola jednego. Ale to nie moje pole, tylko kontraktowego. Więc będę musiał to nadrobić, ale to ja dam radę, jak wiecie. I takie rzeczy się nie nadrabiało. Pamiętam, jak Slipinek musiałem save'a nadrobić, bo przenosiłem mapę. Się zmieniałem mapę z V3.1 na V4. A pamiętam, ile musiałem tego nadrobić. Musiałem wszystkie maszyny pokupować, wszystkie pola ogarnąć, tak jak były do takiego stanu. To pamiętam. To były czasy. Ja oczywiście farminga dalej będę grał, jak odejdę z YouTube'a, no to jest nieuniknione. Tylko po prostu sam sobie będę grał. Własny mody będę miał. Znaczy własny mody. Na pewno na mapach będę grał, tak. No bo wiadomo, że na oryginalnych już grać nie będę, no bo jak będę miał to serię ograne, to po co mam grać na oryginalnych dalej? Przecież ten M-Click jest tak zajebistą serią, że zanim ona się skończy, to jeszcze. Dzisiaj mamy co, środę 6 kwietnia, a mamy dopiero 18 odcinek chyba. Czy się... 18? 18. Na pewno 18. Bo z Elengradu był 17, a ja powiedziałem, że 16. To pamiętam, że z Elengradu nagrywałem 17, a powiedziałem, że był 16. Więc to jest 18, bo M-Klika jakoś tak wyszło, że miałem jeden odcinek w zapasie. Znaczy jeden odcinek więcej miałem rzucony po prostu. Nie wiem, jak to wyszło, ale... Jakoś na początku serii musiał się stać. Że był trzeci od razu... Nie chciałem czekać z kolejnym odcinkiem, bo miałem czwarty już nagrany, to od razu czwarty pamiętam, że go opublikowałem. Na drugi dzień. No to zrobimy kółko koło tego grilla, żeby nie było. No tutaj wiedziałem, że naraz tego bym nie wziął. Dobra, i tu ładne zawinięcie. Ten kawałek zaraz po lewej się wygrabi. Czemu będzie pies takie, żeby zostawia? Nie wiem, coś... A, bo... On teraz tak jakby po całych tych przejazdach nie jedzie i ją zostawia. Ale dobra. Sarenki stoją. Ja tego nawet w planach nie miałem dzisiaj w odcinku zbierać. Tylko chciałem to sprasować na odcinku jeszcze. Mówię, no, jak się nie uda całego, no to nie. Wiadomo, że plan jest po to, żeby go wykonać, ale... Ale jak się nie uda, no to wiadomo, trudno. Bo już mamy 24 minuty. No, a zanim ja to jeszcze pograbię, to jeszcze z 5 minut tutaj będę walczył. Trzeba jeszcze poprzeczniaki zrobić na tej łące. Cyk.
I tutaj czekaj. Dobra. Dograbione, dograbione. Tutaj zrobimy to tak, po prostu, po skosie. Na dwa rządki to zrobię. Wiem, że to jakoś, trochę koślawo będzie pograbione tutaj, ale wiadomo o co chodzi. Oj, pojadę tam tamtego rogu. I ładnie kółeczko sobie zrobili tam koło wyjazdu, tam koło domku wyjadę i całe ładne kółeczko zrobię naokoło. Jednak skrabie trzeba umieć. Mam, że w starych farmingach to ja wolałem grabić niż przewracać. A w tym farmingu to się zarobi się wszystko robi. Nawet trawy kosi. A orka w tym farmingu to jest coś pięknego. Orka w tym farmingu to jest jeszcze lepsza niż była. Ta tekstura orki, coś pięknego. I te pługi, co tutaj są. Poezja. No i dobra, jedziemy. Ja tego drzewka. O, dobra. A jeszcze ten pokos akurat zgarnę, no i akurat będzie troszeczkę krótszy i elegancko. To mi się podoba. No, że ten odmierz zawsze grubszy będzie. No i dobra, i zgrabione, zgrabione, więc lecimy do McCormicka po prasę. No i oczywiście standardowo żądiera się nas, nie na sklep, tylko na ten, na gospodarstwo. Ze zgrabiarką. Dobra, ty się składasz, przejedź. I dawaj do... O. Do tego szybko. Wiem, że ta praca może aż gabarytowo do tego makarmika nie będzie wyglądać. Ale... Chciałem użyć każdego ciągnika w tym odcinku. Jakie posiadam. Dać makarmik już ma godzinę. A dopiero w poprzednim odcinku go kupiłem. A mała godzinę z tego względu, że siałem trawę nim na 52. Siałem nim trawę. Siałem nim sorgo. Znaczy ogólnie siałem nim, tak. Jeszcze potem po odcinku od razu musiałem to szybko zwołać. A że tamten drugi McCormick, mój mały, można tak powiedzieć. No właśnie, sugestia jest working space 17. A tutaj wiadomo, jak poza odcinkiem, to używam tego moda, żeby to szybko zrobić. Ile tu 4500 jest? Myślę, że 4500 to jest dobry. Ponasz. Z tego względu, że będę mógł dwie belki wrzucać. Dwie belki siana, trochę. No i wiadomo. Nie wiem, jak to tam proporcje jeszcze będą wychodzić. Nawet do 7 ton słomy będę mógł robić. A co, jakiś licznik? Nie. Albo wiecie co, zaraz zapierdzielę na 180 i będę robił 180. To będzie chyba 8 ton siana akurat. Muszę ją wywalić, no bo wiadomo, że tak to nie zmieni sobie rozmiaru.
No i teraz jak zmieniłem pojemność beli, w sensie wielkość beli, to na ile? To ile ta belka będzie na ton? 8 ton. No mówiłem, że 8 ton. No i od razu lepiej się prasuje. Ponad 8. 9 ton, więc elegancko, podoba mi się ta pojemność prasy. Podoba mi się dziewiątka z tego względu, że jedno wielko. O, widać, że nawet jest duża różnica między tą a tamtą. Wielkościowo. Że jak wrzucę sobie tą dużą belę, no to wiadomo, że już nie będę musiał wtedy drugie belę wrzucać. A tamte dwie małe najwyżej na skarmienie wrzucę, na początek. Wiadomo, że na początek raczej paszy. A nie, w sumie będę mógł już paszę mieszać. Bo teraz za miesiąc żniwa. Co się za miesiąc? No, w sierpniu żniwa. Chyba, że już można skosić tym, co siałem w poprzednim odcinku. Nie wiem, nie byłem. Bo sorga nie można, to wiem. Bo koło sorga przebiegałem dzisiaj przed odcinkiem. Zaraz pójdę sobie zobaczyć. Czy można owiec coś kosić? Nie, nie można. Dobra. Tyle chciałem wiedzieć. Dobra, tu parę pokosów zostało, więc. Coś tam do roboty jeszcze po odcinku będę miał. No wiadomo. Wszystkiego na odcinku nie da się zrobić. A ja sobie to na gospodarstwo spokojnie zwiozę. O właśnie, jeszcze ceny miodu zobaczę. Może od razu miód dzisiaj był. Nie wiem po co mi ta kasa na razie, ale 3100. No to nie, nie ma ceny. Ceny na miód niestety nie ma. Powinien być 3800, czy tam 3500, coś takiego. A właśnie, kiedy jest cena miodu? W marcu było. W marcu, ale jest lipiec, no dobra. No i dobra. Będziemy kończyć powoli ten odcinek. Zrobimy jeszcze za dwie belki. Czy sprasuję to do końca? Właśnie nie wiem, czy prasuję do końca tą łąkę, czy nie. Oczywiście zacznę ten odcinek sobie wieczorem wrzucać. Teraz, żeby neta nie obciążać, żeby jak najszybciej te czechy wrzucić. Bo wczoraj był odcinek, czyli w czwartek był odcinek z Czech Walery. A dzisiaj jest już piątek, jak to oglądacie. Więc. No, musiałem trochę spędzić czasu, żeby ten odcinek zrobić, bo musiałem aż 3 godziny spędzić, żeby go nagrać. Tam kolejne 2 godziny, żeby go wyrenderować, to już jest 5 godzin w dupie. I potem jeszcze 6 godzin. 6 godzin siedzieć, żeby go wrzucić. Więc straciłem na ten odcinek jakieś 13 godzin. Czyli można powiedzieć, że jeden pełny dzień straciłem, żeby go zrobić. Tu trochę u mnie, trochę z netem leżę. Tak naprawdę. Bo kompa mam super. A czy super? No, mam w miarę dobrego, tak. Bo jak ja filmy w 4K renderuję, w sensie 2000. 160 chyba to się nazywa. Ta jakość. No to żeby to wyrenderować, żeby zrobić z 3-godzinnego odcinka 28 minut.
I to w takiej jakości to zajmuje mojemu komputerowi 2 godziny, tak? Pewnie jakbym zmniejszył na 1080p, 50 fps, to myślę, że w godzinkę by to ogarnął. Ale już nie będę aż tak nisko schodził, no bo wiadomo, po co on tak nisko schodzić, jak... Wolę sobie ten jeden dzień film odpuścić. Wiadomo, wy i tak tego nie oglądacie. A chociaż timelapsy to wam się podobają, bo timelapsy lepiej siadają niż taki zwykły odcinek. Więc wolałem sobie odpuścić taki jeden głosowy odcinek dzisiejszego dnia, czyli w środę. Wolałem sobie go odpuścić. I poczekaj sobie ten jeden dzień, żeby go na spokojnie zaplodować. Jeszcze co, jednak spracuję do końca, bo tu już dużo nie zostało. A fajnie się mi rozmawia. Więc parę belek tutaj dało. 2, 4, 6, 7. Teraz robię 8. O, to trochę dało, powiem, z tej łąki takiej no, malutkiej. Bo jakaś mega duża to ona nie jest. Więc tam parę belek dało na parę paszołozów. Więc na jakieś 2 lata mi to wystarczy. Ja sobie tą prasę kupię, no bo ja chcę w okrągłe iść. Belki okrągłe. Oczywiście jakąś platformę sobie kupię do bel. Bo ja chcę sobie trochę turem poładować, no bo ja nie chcę iść na skróty na razie. W sensie, żeby autolodem sobie to ładować. Mógłbym sobie autolodem to ładować, ale... W sensie, kupię sobie z Rolanda tą platformę, ale autoloada wyłączę, tą opcję autoloada wyłączę. No bo jednak chcę trochę w tym farmingu trochę pograć w niego, a nie tak jak to zazwyczaj było, że autoloadem się zbierało. Pewnie później już mi się nie będzie chciało. Jak już będzie dużo krów, to dużo belek trzeba będzie robić. Elegancko się zbiera. Czyściutko do komory. A tutaj ten jeden paszowóz się umiesza najwyżej trochę w innych składnikach. Że więcej siana, znaczy nie siana, tylko tego. Więcej kiszonki najwyżej wrzucę na jeden paszowóz i się umiesza, więc troszeczkę nieparzyście te belki zrobiłem. Bo te trzy mniejsze zrobiłem po 4,5 tony. A mogłem zrobić. No kurde, tylko że teraz też pewnie trasę to siano. Mogłem tą belę zmienić. O dobra, jeszcze mogę zmienić. Ale to i tak mi nie da tej belki teraz. Nie, bo to liczę jak starą. Musiałbym od początku ją zebrać. Dobra, 4500 dało. Więc wiecie co, ja zrobię taki myk, że ja tą belkę mam i ja sobie ją kupię. Ja sobie tą belkę kupię, bo 4,5 tony można kupić, tak? Tak. Ja sobie tą belkę siana kupię, a prasę wiadomo zwracam. I posiadam tylko wypożyczenie. Dobra, zwróć. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć. Równo 40 minut, więc sianokosy udane. Na razie. Cześć. Pa.